Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, za nami 67. sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Można by rzec, że jest to ostatnia sesja w roku bieżącym, 2022, i tak naprawdę jedna z ważniejszych sesji. A dlaczego? A dlatego, że przyjęliśmy na tej sesji budżet na cały przyszły 2023 rok. Szanowni Państwo, nie tylko przyjmowaliśmy budżet, jeszcze było kilka uchwał innych, ale jednakże skupilibyśmy się tak naprawdę na najbardziej takiej ważnej uchwale, właśnie to jest ta uchwała budżetowa. Szanowni Państwo, budżet na przyszły rok jest dosyć bogaty. Bogaty jest zarówno w inwestycje, jak i wiele, wiele miejsc, które będziemy na naszym mieście po prostu zwiększać i po prostu tak, aby Państwo bardziej zrozumiali to. Szanowni Państwo, na przyszły rok staramy się wykonać inwestycji za prawie 100 milionów złotych na terenie miasta. Jest to mnóstwo inwestycji, od budowa kaplicy na ulicy Dąbrowskiej, po mnóstwo ulic, które jest po remonty parków, Parku Solidarności, tutaj gdzie jest z tyłu przy POW, gdzie była muszla koncertowa. Jest to dosyć, Państwo jak się zagłębią, ja bym w szczegółach już Państwu nie wchodził, bo to jest mnóstwo ulic, uliczek, chodników. To Państwo rozejrzą się, że jest tam naprawdę w skali całego miasta, w każdym, nie tylko, że skupiliśmy się na jednej części miasta, ale na wielowątkowo, czyli całe miasto traktujemy jako miasto nasze i niezależnie od tego, który, czy to lewy brzeg Bilicy, czy prawy, to jest wszystko pod zarządem tej samego prezydenta, tej samej Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, budżet na przyszły rok jest prawie 350 milionów złotych wydatkowania. Oczywiście budżetu, który planujemy w dochodach, jest niecałe 300 milionów. Owszem, jest ta różnica tych niespełna 50 milionów. Szanowni Państwo, planujemy wziąć jako miasto kredyt. Kredyt, ale jak Państwo doskonale zdają sobie sprawę, że wszyscy, czy kupujący mieszkania, czy często samochody, czy budujący się, też pozyskują kredyt po to, żeby w późniejszym etapie sobie rozłożyć w ratach, aby coś po prostu szybciej i lepiej zrobić. Podobnie i miasto. Jak pamiętacie Państwo, kilka lat temu, jak prezydent Marcin Witko obejmował stanowisko prezydenta, zobowiązaliśmy się wtedy, że będziemy naprawdę bardzo mocno patrzeć na każdą złotówkę, którą wydatkujemy. I tak, aby wydając swoją miejską, państwa złotówkę, próbować pozyskiwać 2 albo 3 złote z zewnątrz. I takowo się dzieje cały czas. I mimo, że planujemy ten kredyt, tam ponad 50 milionów, to jednakże wcale on tak naprawdę w efekcie końcowym nie musi on tak duży być, albo być może o połowę nawet zmniejszony. A dlaczego? Dlatego, że sięgając po środki zewnętrzne, musimy mieć zabezpieczenie właśnie w zapisach twardych budżetowych. Jeżeli takowych zapisów nie ma, nie ma, jak to się mówi, podstawy po to, aby się ubiegać o środki zewnętrzne. I bardzo często, kiedy to wszystko się tak naprawdę nam udaje zrobić, wtedy niekiedy wcale nie potrzeba po te środki sięgać, po prostu być może z innych źródeł uda nam się pozyskać i podobnie jak w tym roku bieżącym, też zamierzenia były pobrania kredytu, jednakże w efekcie końcowym niewielkie pieniądze trzeba było pozyskać z banku. Resztę udało się miastu, panu prezydentowi, wygospodarować tutaj pani skarbnik z naszych środków. Szanowni Państwo, na koniec tego roku tak naprawdę zadłużenie miasta jest niespełna 20% co do dochodów. Owszem, w przyszłym roku, jeżeli pozyskamy środki i z kredytem, jest on trochę wyższe po prostu to zadłużenie, ale jest jak najbardziej w widełkach. Ogromną jeszcze mamy możliwość tak naprawdę do maksymalnego, gdybyśmy się maksymalnie zadłużyli. Owszem, radni opozycyjni bardzo, bardzo tu krzyczeli trochę dosyć mocno, żeby nie brać takiego kredytu, nie robić tylu inwestycji. Najbardziej taką dosyć mocną dyskusję dyskutowano o potrzebie budowania kaplicy na cmentarzu przy ulicy Dąbrowskiej. Chciałem tylko Państwu przypomnieć, że kaplica, cmentarz nie ma barw politycznych. Niezależnie, która partia rządzi, na wszystkich z nas, czy to wcześniej, czy później, niestety jakiś człowiek umiera i chcielibyśmy, aby wszyscy, dosłownie wszyscy,
w godnych warunkach mogli być na tą ostatnią drogę wyprowadzeni, czy to rodzina w różnych warunkach pogodowych, czy to zima, czy to deszcz, spotkać się. Ta kaplica tak naprawdę, jak Państwo wizualizację zobaczycie, jest to dosyć ładny obiekt, którego nie będziemy się wstydzić tutaj na naszym terenie. Ktokolwiek odwiedzi nas, czy to w Święto Zmarłych, czy to w ciągu całego roku, na pewno miły odbiór. Chociaż to, mówię, miejsce nie należy do takich przemich, bo to jest, wiadomo, cmentarz, ale osoby, które tam będą w przyzwoitych warunkach mogły stanąć na chwilę, pomodlić się w zadumie i pomyśleć o swojej osobie, do której tutaj przyszły na pogrzeb, czy też po prostu osoby, które będzie tam również dosyć rozbudowana chłodnia i pomieszczenia dla pracowników, którzy tam pracują. Będzie to taki budynek na poziomie naprawdę XXI wieku. Zachęcam Państwa do zerknięcia, a my jako radni Rady Miejskiej, nawet z obozu Pana Prezydenta i nie tylko, niestety nie mogliśmy już dłużej czekać, bo już poprzednie kilka kadencji radni tak obiecywali, że do tego tematu wrócą. Niestety co roku odkładaliśmy, bo są pilniejsze rzeczy. W tym roku Pan Prezydent i my postanowiliśmy, że niestety nie ma już czasu na dłuższe czekanie. Jest przygotowany, gotowy projekt. Państwo mogą go obejrzeć, zapoznać się, do czego zachęcam. Szanowni Państwo, to tak jak wspomniałem, z tym budżetem rok rocznie na 2 tygodnie przed sesją budżetową zawsze są do radnych wysyłany cały projekt budżetu na przyszły rok. Radni mają więcej czasu na zapoznanie się z tym i tak naprawdę poza drobnymi tam szczegółami drogownictwa, gdzie radni skupiali się, że na niektóre drogi, które przejmujemy od powiatu, to powiat tak naprawdę nam powinien dać środki na utrzymanie tych dróg, na remonty. No nie zawsze tak, Szanowni Państwo, to wszystko jest, ale Państwo jako mieszkańcy naszego miasta nie musicie wiedzieć, która jest droga wojewódzka, która miejska, która powiatowa, która osiedlowa, bo to wszystko jest na terenie naszego miasta. I cokolwiek Państwo nie oczekujecie, że są zasypane drogi, czy nieodśnieżone, czy dziura w chodników, czy w drodze, to nikt się nie pyta, czy to jest droga, tylko wszyscy zwracacie się Państwo do nas, jako do miasta, do prezydenta, do radnych, że to jest na terenie naszego miasta. I zgadzamy się z tym i dlatego kolejne uchwały, które są na tej sesji dzisiaj przyjęte, to, Szanowni Państwo, jest przejęcie od powiatu ulicy Strzeleckiej. Ona tak naprawdę nigdy nie powinna być powiatowa, bo tak jak Państwo wiecie, nie bardzo ten odcinek Strzeleckiej w ogóle jakikolwiek ma wpływ na jakąś drogę taką przejazdową powiatową. No ale był w zasobach powiatu. Powiat na swojej ostatniej sesji przyjął uchwałę o przekazaniu nam tej drogi, jak i również drogi następnie biegnące od placu Kościuszki przez Zbolka Jaroselewicza Jana Pawła aż do zalewu. Przekazał nam tą drogę tak naprawdę na własność. My jako miasto mamy lepsze, większe możliwości sięgania po środki zewnętrzne, bo jak Państwo pewnie wiedzą, że powiat nie ma dochodów własnych. Nie ma dochodów własnych i bardzo ciężko jest mu mieć środki swoje po to, żeby jako wkład własny sięganie po środki zewnętrzne. Mimo to powiat i tak dosyć sporo udaje się wspólnie z powiatem tych dróg wykonywać na terenie naszego powiatu, ale tutaj zarówno pan prezydent, jak i pan starosta doszli do wniosku, że będzie to w taki sposób, jeżeli to miasto te drogi otrzyma, bo to jak mówię, Państwo będziecie po tych drogach jeździć, będzie nam łatwiej skorzystać ze środków zewnętrznych i te drogi naprawdę zrobić tak, jak powinny wyglądać w obecnym czasie. I tak chcielibyśmy, aby to, Szanowni Państwo, było. W kolejnych, jak mówię, tych radni przyjęli zarówno tą ulicę Strzelecką, Rada wyraziła zgodę na przyjęcie do zasobu miasta, jak i tą ulicę od Bolka Jaroselewicza, Jana Pawła do Groty na Górzyckiej, aż prawie do samego zalewu. Jest to w tej chwili będzie już drogą miejską. I Szanowni Państwo, to są tak naprawdę takie najbardziej uchwały, nad którymi się Rada poświęciła najwięcej czasu, bo to oczywiście też w związku z tym, że to sesja jest ostatnia w tym roku, są to również zmiany w budżecie tegorocznym, 2022. Są to takie tak naprawdę kosmetyczne takie zmiany w tym budżecie, tak aby pewne przesunięcia były, aby rok, który, bo nie myślimy, żeby już w tym roku sesję zwoływać, no chyba, że coś się wydarzy, to w trybie nadzwyczajnym, ale z tych wszystkich planowanych inwestycji, przesunięć, podomykać, konieczne było takową uchwałę przygotować i za tym również idzie WPF. I Szanowni Państwo, częściową, jeszcze końcową tych dzisiejszej sesji,
to były jeszcze tak naprawdę uchwały przygotowane przez Komisję Skarg i Petycji, a były to uchwały kończące dyskusje i tematy związane z rondami. Jak Państwo pewnie wiecie, na kilka tych rond popływało kilka wniosków, petycji od mieszkańców, od grup społecznych, od radnych, więc uchwały czy petycje, które nie uzyskały tak naprawdę poparcia Rady, więc musiały być one zakończone tak naprawdę uchwałą. Uchwałą, która po prostu kończy bieg sprawy. I takową uchwałę Komisja Skarg po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, w związku z tym, że te ronda w poprzednim sesji zostały przyjęte nazewnictwo tych rond, więc tak jakoby te następne nazwy, które zostały po prostu wcześniej zgłoszone, pozostają bez biegu. Bez biegu i w związku z powyższym takowa uchwała musiała być przyjęta. Radni podjęli wszystkie w tych przypadkach uchwały i teraz należy tylko poinformować osoby czy grupy społeczne, które się o takie nazewnictwo ubiegały, o rozstrzygnięciu sprawy. I Szanowni Państwo, w skrócie tak przybliżyłem Państwu tą sesję. Państwo mogliście oglądać za pośrednictwem online, ewentualnie za pośrednictwem telewizji TM, którą Państwo będziecie mogli tutaj obserwować zarówno moją wypowiedź, jak i streszczenie całej sesji naszej Tomaszowskiej. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu za uwagę.